kurde, wyrwę tą kierownicę zaraz! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Zostawcie suba i łapę w górę. A właśnie, ponoć jeśli teraz mówi się subskrybuj albo subscribe w języku polskim czy w angielskim. Właśnie nie wiem, czy po angielsku, czy po polsku trzeba mówić. Ale zauważyłem to już u innych Jupiterów, już wcześniej żeśmy to testowali, że teraz pokazuje się wokół tego przycisku subskrypcji taki kolorowy, taka kolorowa obwódka animowana. Działa to na telefonie, wcześniej działało tylko na komputerze. I myśmy to testowali i u mnie to nie działało i pomyśleliście pewnie, a Lucek nas wkręca, pieprze to, daj łapę w górę. Ale serio tak jest, tylko nie wiem, czy muszę mówić subskrybuj po polsku, czy subscribe po angielsku. Dajcie znać, czy to działa. Dzisiaj pozdrawiamy wszystkich Łukaszów, czyli moich imienników, tak się składa. No i zaczynamy wyszukiwanie mecza. Lecimy. Teraz mamy zaśnieżony szczyt wulkanu. Ciekawe, jak Tsuru sobie w takich warunkach poradzi. Tsuru, wiesz co robić. Atakujemy. Nie no, myślę, że na śnieg i na śliskie takie warunki Tsuru będzie dużo lepszy niż... niż Volkswagen, dlatego że... łatwiej będzie go opanować, nie? Wiadomo, że samochód z napędem na przód jest dużo lepszy na śliskich warunkach niż z napędem na tył. Patera, to będzie ósmy poziom. Kurde, jak ślisko ty! Pa, dodaję gazu, koła skręcone. Jedzie tak do przodu śmiesznie. A, dzień dobry, zabieramy. I let's go, let's do this. Kogo my tu mamy? Drugi poziom? O, okej. Całkiem nieźle. No tak, bo strefa idzie w tą stronę. Nie wiem, czy gościu podejmie tą walkę. Ale Nomad jest nieprzewidywalny. Jego czasami potrafi wyobracać tyłem do przodu, dlatego że ma napęd na tył i jest zajebiście lekki. I każde takie jego przeszkody, jak my teraz jedziemy na offroadzie, mocno go spowalniają, więc trzeba uważać. I cyk, zrobione. No nie powiem, nie był to trudny pojedynek, ale ktoś tutaj się już na mnie czaił. Mam nadzieję, że jakiś fajny samochód mi się pojawi teraz do wyboru. I co my tu mamy? O, może być. Bierzemy. Moglibyśmy jego Porsche wziąć przez pomyłkę, ale by to była wtopa. Okej, ktoś tutaj stał. Nie jest to środek strefy, więc jest szansa, że możemy go ładnie zaatakować. Ucieka, chyba się skapnął, o co biega. Aha, aha, ale nie ucieka szybko. Coś knuje. Nie no dobra, chyba ucieka normalnie. Coś się tu wyprawia. Dawaj Mercedes. O nie, tamten mi go zabierze. Nie, 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 zabieraj mi go. Patrz, wcale nie jedzie szybko, też jakaś Porsche'a jest, tak? Tak, drugi poziom. Kurde, nie mogę go dogonić. Tutaj jest... Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Mam go, jechał za szybko, żeby wziąć dropa. Pięknie, no kurczę, żeby się trafił ktoś z lepszym autem. To jest satysfakcja, nie? Takich słabych to... to nie to samo. Pyk, tutaj ktoś jechał nie w pojedynku. I zrobione. Najgorzej. Mogłem zostać przy tamtym aucie. Ja pierdolę. Żeby tylko... Nie, no pod wulkan nie będziemy musieli jechać. To jest plus. Bo tam Camaro po prostu nie podjedzie pod wulkan. To jest to, że ono nie podjedzie. To nie jest to, że tam będzie podjeżdżać długo. Nie podjedzie i koniec. Dobra, tutaj mamy kogoś. Jedziemy, 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 jedziemy. Ja jestem słabym graczem, mam słaby samochód, dawaj, dawaj ze mną. Bo ja szybko muszę zmienić auto. Mam go, dobra. Znaczy, nie wiem, czy on by nie ma przypadkiem. O, o, o. Camaro, o, to będzie trudny. Nie, no co to za drzewko jest? Fuck. Nie wierzę.
Ej, no kurde, tamto drzewko, przecież zawsze takie drzewka się rozwala, to akurat było twarde? Dawaj, Camaro, ciśnij na przełaj, nie wiem, rób coś! Kurde, chyba wygrał gości, tam w ogóle jakieś centenarium już jechało. Ech. Grając w Forza Horizon 4 było takie ciśnienie na zwycięstwa w Forza Horizon 5, sprawdziłem i też się zdziwiłem, że mam tylko 13 zwycięstw, bo gram na luzie tak, żeby jak najwięcej pojedynków robić. No właśnie, nie? Tutaj tak nie ma takiego. Znaczy, tutaj też te pojedynki, w ogóle mecze trwają chyba trochę dłużej, bo jest większa mapa i tak nie jest to takie dynamiczne jak było w czwórce. W czwórce była mniejsza mapka, ta strefa się szybciej zmniejszała i jak grało jeszcze więcej osób, to ten tryb był taki ciekawszy moim zdaniem. Napisał Jacobs TM. I teraz, tak zawsze oglądam u ciebie tą Forzę, aż w końcu pierwszy raz zagrałem. Poważnie? Dopiero? Kurde, 2 lata po premierze? Ziomek. No ale rozumiem. Napisał user i jakieś tam losowe numerki i cyferki. Mam challenge. Podczas każdego pojedynku musisz 10 razy zrobić obrót o 360 stopni lub skręcając w lewo ręczny i w prawo przez 5 sekund. Co? Chłopie, co to za jakiś challenge dziwny jest? Ej, ja czytam top komenty z ostatniego odcinka z trybu Fortnite. Nie czytam najnowsze, tylko te top, nie? Najwyżej lajkowane. I ten dostał aż 8 lajków. Kurde! Serio? 10 razy 360? To jest niewykonalne. To chyba musiałbym mieć 10 poziom i wyzwać kogoś z pierwszego poziomu. To i tak nie miałbym szans wygrać. Skąd bierzesz soundtracki do moich odcinków? Wiesz co, ja kupuję taką specjalną subskrypcję, żeby móc sobie te otworki puszczać na moich odcineczkach i sobie tam wybieram. Strona nazywa się Epidemic Sounds, tam chyba kosztuje 14 euro na miesiąc ta subskrypcja i kupuję tą subskrypcję dla wszystkich moich kanałów. Dla vlogowego Corbo Vloga mam chyba tylko kupioną na innej stronce, nazywa się Artylist.io. Kurde, w sumie sporo kasy mnie to wynosi miesięcznie. Ale opłaca się, bo muzyczka jest fajna. Masz może Plymouth Fury na sprzedaż? Nie wiem czy to mam. Dobra, lecimy! Kurde, odpalił się nocny meczyk. Kurczę, miałem tam na górze być. Tam widzę, że już ktoś się czai. Ja bym podjechał tam tym curu. O, są drobki. I kogo my tu mamy? Jeden goni drugiego. Ja mam pierwszy poziom, no nie mogę być najlepszy. Jedziemy zatem tutaj. Czym jedzie? Chyba też Tsuru. Tak poznaję po tylnych światłach i po niebieskim kolorze nadwozie. Fajnie by było zrobić Tsuru kontra Tsuru. Ale gościu ucieka. Wiecie, że ja nie mam tego samochodu Tsuru? Playlistę festiwalową pominąłem, bo wtedy gdzieś wyjechałem daleko i nie było mnie długo. Chyba właśnie do Las Vegas wyjechałem, bo to było pod koniec września, jak to Tsuru chyba wyszło, nie? I nie miałem jak go zdobyć. I muszę go sobie jakoś tam na aukcjach kupić. Ostatnio sobie M2 kupiłem. O, czekaj. Gdzie on tam pojechał, ty? Okej. No chodź, mam taki sam samochód, będzie fajnie. Maczek z dupcza. Mam go! Jest! Udało się! Trudny był do dogonienia, aż w końcu się sam rozwalił. Tsuru kontra Tsuru. O kurczę, widzę, że tam żwawy do walki jest i dobrze. Zobaczył, że go gonię takim gównem, to się skusił na, że tak powiem, zabawę. Ej, cyk, asfalcikiem. O, poddał się, szkoda. Już tak fajnie szło. Peżo, najgorzej. O, bardzo miło. Oho, widzę, że tutaj ktoś właśnie skończył pojedynek. Kurczę, jest w dziwnym miejscu na mapie. Znaczy, mapa jest taka dziwna teraz.
Tutaj dwóch gości się pojedynkowało i chyba jeden właśnie wypadł z gry. Co tu się dzieje? Jeden znika, drugi się pojawia. O co chodzi, ty? What the hell? Arena shrinking! Czekaj, próbuję tu wskórać, bo... O! Dobra, jeden na autostradzie się pojawił. Drugi już go atakuje? Kurde, co tak szybko? No nie... Ja tu chciałem... Aha, zaczynamy pogoń za kimś. Czekaj. On ma chyba jakąś szybką furę. Ale zapieprza. Oj, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł go atakować. Tu widzę, że jeden gościu kończy chyba pojedynka. Albo dwóch. No i jest w ogóle sporo ludzi, więc nie ma tak... Nie ma co za jednym tak po prostu ganiać, nie? O, widzę następnego. Pokaż mapę. O, kurde, tu się kończy mecz w tym miejscu. Ja czuję, że on ma dobrą furę. Coś mi się tak wydaje. Pokaż, gdzie będzie... Ty, co on robi? Ty, on... On zbiera dropa? To, nie, to może nie mieć fajnej fury. Bierzemy się za niego. Tamtą stronę? O, ja myślę, że chyba będzie w drugą. Dobra, Exomotive. To będzie ciekawe. Dawaj. Dawaj, BMW, dawaj. 700 metrów. Pojechał trochę offroadami. Będzie musiał przeciąć las za moment. Dawaj. Mhm. Dobrze jest. Dawaj BMW. Dawaj BMW. Jest! Ale się udało. Ale mi serce wali, kurde. To było piękne, dobra, żeby teraz wziąć odpowiedni samochód. Dobra, wezmę jego auto. Kurde. Mało brakowało. Tu widzę, że ktoś skończył pojedynek. Jest, widzę go. Widzę go na... Nie, na radarze go nie widzę. Widzę go tak o. Jest. Kas. Dawaj, to będzie dobre. O, źle zrobiłem. Ale nie poddajemy się, jedziemy. Tu jest dużo tych takich kłód porozstawianych, tego wszystkiego. Tamten sobie normalnie jedzie po drodze. A ja jakieś cyrki tu odstawiam w lesie. Ty, gościu też gdzieś tam się zategował. Okej. Na most. Nie! Kurde, wyrwę tą kierownicę zaraz! Fuck me! Oh my god, serio, jak to się odbiło? Nie, to już była wygrana w kieszeni! Teraz mam bardzo fajny pojedyneczek. Ferrari kontra Ferrari. O, ty... O! Co za gościu, ty... To może z innej beczki wyzwanie tylko niższe poziomy bądź równe z tobą, nie wyższe. Wiem, że to wbrew zasadom, ale ciekawe, czy sposobem było łatwiej wyleć swojego eliminatora. Czekaj, co? Tylko niższe poziomy. A, to odwrócone takie zasady. Czyli nie wyzywamy nikogo, kto ma wyższy niż mój poziom. Ciekawe. Pierwszy raz zagrałem w tą grę u kolegi eliminatora Forza Horizon 4. Wygrałem czwartym poziomem golfem. What? I potem u kozyna to 5 razy pod rząd takiej umiejętności to po oglądany ciebie mam. Okej. Musiałbym to zobaczyć. 5 wygranych pod rząd w eliminatora w jakiejkolwiek części Forza Horizon, bo takie jak ktoś mi tak mówi 5 razy pod rząd wygrałem, no, ktoś mógł mieć problemy z internetem i mógł mu się żaden przeciwnik nie załadować na meczu. Czasami takie sztuczki się zdarzają, ale tak, żeby wygrać, bo wygrać
naciągana historia. O, to będzie ciekawy pojedynek, bo gościu właśnie zgarnął Porsche. Nie, co on tam ma? Ty, czy on ma tego Veloster? Dawaj go! To jest ten słaby samochód z drugiej klasy chyba, nie? Nie, trzeciej nawet. Gdzie on jedzie? Czemu ty tu jedziesz jak strefa jest w innym? Co to jest za gość? Ej, on chyba gra na klawiaturze, bo go tak rzuca na boki. Jedzie po dropa. Ty, a ciekawe, czy jakbym koło niego przejechał, to czy by mnie wyzwał na pojedynek. No patrz, gościu, masz szybszą furę od mojej. Patrz, jak na asfalcie ładnie ciśnie ten Hyundai. Ale on jest słaby, kurczę. Ja nie wiem, czy Tsuru nie jest szybsze nawet, wiesz? Przyspieszenie może ma nawet lepsze. Nie ma dropu! Wyścigi! Ścigamy się! Let's go! Ty, on mnie może dogonić, bo tu sporo asfaltu. Ty, no ładnie ciśnie tym autkiem, tam się naprawdę sromotnie rozwalił w jednym momencie. Ale podgania, podgania. Kurde, trzeba uważać. Tu przez drzewka, okej, okay. Ty, jest bardzo blisko, typo. Patrz go. Gaz. Okej, niewiele brakowało. Wow. Ale fajny pojedynek był. Ty, gościu się tak rozwalił i tak zajebiście mnie podgonił tutaj, nieźle. Ej, ja biorę... A wezmę tego Hyundai'a. Jaki piękny widok, wschodzące słońce w Porsche, panato. Ty no, wygląda na to, że wcale nie jest to takie złe auto, jak wszyscy uważają. Łącznie ze mną. Nigdy go nie brałem, nawet brałem czasami samochód z niższego poziomu. Ale ten Hyundai jest całkiem szybki, wow. Powiedział Lucek, zmieniając na Audi Quattro. O, a tutaj kawałek dalej, proszę bardzo. Kurde, ile dropów, ty! Co chwilę jakieś dropsy. Patrz, raz, dwa, trzy, tam z tyłu cztery? Nieźle. I graczy zero wokół mnie. Zobaczmy, może się coś trafi fajnego. O, tutaj jest jakiś gościu. Dobra, olewamy dropa. Kurde, jedzie następny. Co tu się... Dwóch następnych jedzie, pa. Dawaj go. Kurde, tu się dwóch rozbiło. Tutaj, kogo mam ja... Kurde, dawaj tego proszaka tutaj. No ja, tak porszak się fajnie wysyła. Nie, zgłupiałem przez chwilę, bo nagle nikogo nie było. Tutaj, wiesz, trzech typów na raz się pojawia. O, żeż ty... Dobra, ten samochód nie jest dobry. Chyba zmieniam na Subaru? Nie, biorę Porsche'aka. Dawaj, Porsche. Dobra, Porsche się nie będzie opierniczać. On nie wie, że ja gram na kierce i ledwo co kontroluje ten samochód mój. Więc trzeba się skupić. Będzie walka! Okej. Ale lądowanie piękne, Adam Małysz. Dobrze, co będzie dalej? Ty, gościu chyba zrezygnował. Nie. Rozwalił się gdzieś tam, okej. Jego wykręciło pewnie na tej hopce. Mi tu trochę pomogło to wysokie zawieszenie. Ale trzeba się mieć na baczności. Ten samochód naprawdę... Ja pierwszy co zrobiłem, jak go tylko wziąłem, to wywaliłem się na dach. I ma napęd na tył, więc łatwo się nim rozwalić na kierce. Kurde, jak pięknie wygląda ta gra, ja nie mogę w to uwierzyć. Teraz jest jakaś taka, to jest ta zimowa pora, no nie? W dzień to wygląda kosmicznie, wow. Dobra, mam Trailcata i powiem wam tak. Jak będę miał propozycję na przykład zamienić Trailcata na jakieś takie Camaro albo inne takie gówna, nie robię tego. Zostaję przy tym samochodzie do końca meczu, nawet jeśli tak będzie. Już miałem kiedyś taką sytuację, że wziąłem jakiś właśnie taki gówniany samochód, a miałem Trailcata i stwierdziłem, o kurde, nie no, wyższy poziom, lepiej będzie. Nie, nie zrobię tego. To jest dobry samochód, żeby nawet zakończyć mecz, więc zostaję przy nim. Chyba, że naprawdę jakiś kozacki się trafi typu Centenario. Oho, ktoś jedzie w moją stronę. Pa, pa, pa. Będzie dobre.
nomadem. O, ciekawe będzie, pokaż mapkę. O kurde, to tutaj już. Nie! Jest, wyprzedziłem. Teraz szybko na ten asfalcik tu. Okej. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Lucek, ty z pocuchu. Pyk. No i zobaczymy, na co będzie zamiana. Jest! Nie spociłem tego, jest dobrze. To znaczy, w sumie przypociłem, ale nie popsułem. Tak jak w przypadku wcześniejszego pojedynku, co spadłem z mostu. Okej, metro może być. Tutaj widzę, że ktoś krawędzią strefy jedzie. O, jakiś koksik będzie. To jakiś koksik tam pojechał. Widzę dwóch. O, kurde, znowu masa typa jest tam. Ten się tu rozpędził pod górkę. Co się tu dzieje? O, dawaj, dawaj, dawaj. Ale się rozpędził, gnój śmierdzący. Dawaj, metro. Kurde, losowale, zaraz to... Ja mam 5 biegów tylko! Metro! Dobra, przez las. Okej! Okay. Rozwal się, gdzieś ty typie z tyłu. Dawaj, metro. O, dobra, rozwalił się. Wykonał zadanie, super. Ale jeszcze jedzie za mną. Ja też się tak trochę rozwaliłem. O, shit! Skąd co się tu ze... Uciekaj! Okej. Ja nie wiem, jak ja jeszcze sobie paluchów nie poprzetrącałem na tej kierownicy. Od takich manewrów. O, to był posrany pojedynek. Ja dziękuję. No, było blisko, a gościu się tak za tego na mnie, nie? To jest dobra, dobre autko. Dobra furka. Okej, okay, możemy przy tym autku zostać. Wow, ej, ten pojedynek mnie prawie wykończył, ziomek. Ja się bardziej spociłem na tym pojedynku, na tym moście. Strasznie się zdenerwowałem, Okej, ktoś centenar. Ja nie biorę centenario, bo nie mam. Czekamy, aż ktoś tutaj przyjedzie. Popatrzcie, jaka strefa ciekawa się robi. Ile tu jeszcze pojedynek? 40 sekund zostało. Coś tam by powalczył jeszcze, nie? Tylko chciałbym, żeby ktoś w tym miejscu skończył pojedynek, a jest spora szansa na to. I wtedy my go ciach! Ale już samochodu chyba nie zmieniam, bo ten jest naprawdę bardzo fajny na kierkę, bo jest łatwy do kontrolowania. Napęd na 4 buty, lekki, mega, mega szybki. 9 poziom, nie 10 co prawda, ale jest sztosowy. Ostateczny pojedynek. I chyba gdzieś tu się przemieścimy. Powiem szczerze, mało co kończyłem w tym miejscu. Okej. Ciekawe. Tu się nie spodziewałem końca. O nie, kurde. Dobra, jeszcze jedziemy. Jeszcze nie ma źle, chyba tam część graczy też się powywalała, bo widziałem, że znikali na mapce na chwilę. Także jedziemy jeszcze. Nie, nie budynki, nie budynki. Ohohoho. Nie drzewo, nie drzewo. Ach. Okej, okay, tu jest dobrze jechać. 6 graczy zostało. Mam nadzieję, że to ci, których widzę na mapie teraz. Ale szybka fura, kurde. Tu jest sporo otwartego terenu, więc można sobie tak na przełaj pocisnąć ładnie. Co będzie za górką? O nie! Ajajaj! Wstawaj na te koła! Dobrze, że ma przyspieszenie mocne. Jest! Jest droga, okej. Gaz, 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 gaz.
Nawet 8 biegów mamy, kurde. Dobra, ktoś mnie tam ładnie goni. Ktoś widziałem, że miał centenario, więc to... Ło! Ty! Tak szybko by dojechał? Ja miałem ile tam? Jeszcze 1000 metrów do mety, nie? Ja pierniczę, kto to tak dojechał? I czym? Ej, jak gościu to zrobił? Czy wiedział, gdzie jest koniec? Nie mam pojęcia, ale aż dziwne, kurde. Myślałem, że naprawdę dobrze mi idzie. No ale w sumie, nie no, w sumie mógłby tak szybko przejechać. Bo tutaj było sporo otwartej przestrzeni, mógł na tą drogę, mógł wiedzieć, gdzie jest koniec, dobrze się ustawić. Wszyscy gracze się słabo ustawili. Ale kurczę, no powiem ci, jestem zaskoczony, że tak szybko. Bo to było gdzieś na lotnisku, nie? A nie, dobra, lotnisko jest blisko, okej, dobra, to w sumie mógł tak ukończyć. No, bo tam czytałem opinie innych graczy, że na trybie eliminator są oszuści. I ja w sumie nigdy nie trafiłem na żadnego oszusta na eliminatorze. Więc nie wiem, skąd te opinie się tam biorą. Czasami jakieś tam mogą zdarzyć się glicze, że ktoś gdzieś tam zniknie, ktoś tutaj ten, no bo to są lagi, nie? Ale żeby byli oszuści, no nie zdarzyło mi się. A wam się zdarzyło, żeby ktoś tam oszukał? Że tam jest na przykład ostateczny pojedynek i ktoś w sekundę już pojawia się w ostatecznym celu? Bo mi się tak nie zdarzyło. No tutaj zdziwiłem się, ale było to w granicach normy, nie? Na przykład jakby ktoś cisnął centenario, nie rozwalał się co chwilę jak ja od drzewa, prawda? Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Trzymajcie się, na razie, hejas!